Fundacja Poetariat prezentuje magiczne opowieści. Wieluń, 2022 rok. Czyta Czarek Papaj. Pola Pacholczyk. Pochmurne oczy. Oberwanie chmury przyszło nagle. Z nieba zniknął blask słońca, a błękitna barwa najpierw zmętniała, po czym od razu poszarzała. Lunęło. Ściana wody pochłonęła przestrzeń, zmieniając kwieciste łąki w błotniste breje, a strumienie w rwące dziko potoki. Było to rzeczą co najmniej dziwną, ponieważ wszelkie prognozy na ten dzień zwiastowały idealne, słoneczne, wiosenne popołudnie. Kasper trzymał kurtkę nad głową, starając się nie wpaść w najbliższą kałużę. Ilekroć się poślizgnął, wyklinał pod nosem. Białe trampki już dawno spisał na straty. Drżał z zimnej wilgoci. W pobliżu rozległ się grzmot. Nie trzeba nadmieniać, że pogoda wzięła go znienacka, zmieniając najpewniej plany wszystkim aktualnym spacerowiczom i to z hukiem. Szedł na oślep w duchu, modląc się o jakiekolwiek schronienie. Nie przyszło mu na myśl wrócić do domu. To zbyt długa droga przez pole. Deszcz uderzał coraz silniej. Zachmurzenie przypominało smołę, a pioruny z każdą chwilą biły częściej i głośniej. Co rusz rozbłyski światła rozświetlały obłoki. Roziskrzyły się złotem i bielą na ułamek sekundy, by zaraz znów utonąć w czerni. Gwałtowność przyrody bywa piękna, teraz jednak wzbudziła w chłopaku przestrach i trwogę. Musiał to jakoś przetrwać i dotrzeć do celu, zanim runie na niego jakieś drzewo. Zagryzł zęby. Na skrzyżowaniu dróg stała gospoda. Nie przyciągała swoim widokiem. Ze ścian złaziła szarobiała farba, a przez ozdobne kwietniki i donice przelewała się woda, zmieniając te pierwotnie kolorowe akcenty w butwiejącą tragedię. Mimo to z okien na parterze sączyło się żółtawe światło. Kasper przystanął. Przetarł powieki kilka razy, wsłuchując się w odgłosy rozmów, śmiechów oraz brzdęków szkła. Upewniwszy się, że to nie złudzenie, z pełnym ulgi uśmiechem ruszył ku drzwiom. Błyskawice znów rozświetliły ciemne niebo. Tuż po przekroczeniu progu w nozdrza uderzył go zapach podsmażanej kiełbasy, zmieszany ze słodką wonią jabłecznika. Rozejrzał się. Przy drewnianych ławach siedzieli ludzie. Niektórzy mokrzy i zziębnięci jak on. Niektórzy ewidentnie urzędujący z kuflem piwa przynajmniej od południa. Stoły uginały się pod ciężarem pełnych półmisków i waz z zupą. Od razu podszedł do lady. Zamówiwszy duży grzaniec z plastrami pomarańczy, rozkoszował się nie tyle smakiem, co ciepłem rozchodzącym się stopniowo po całym ciele. Zrobiło się przyjemniej. Gwałtowna ulewa odeszła w zapomnienie. Pozostało jedynie głuche dudnienie za oknami, które coraz mniej zajmowało myśli mężczyzny. Długo rozglądał się po gospodzie. Nikogo tu nie rozpoznawał, choć wcale nie czuł się obco. Od czasu do czasu ktoś podchodził poklepać go po plecach, wznieść toast czy zaproponować danie dnia. Ponoć wyśmienite. Nie sposób stwierdzić, ile trwał ten błogostan w oparach przyprawionego gorącego wina. Kasprowi zdawało się, że minęły wieki, a gdy spojrzał na zegarek, z zaskoczeniem spostrzegł, iż upłynęła ledwie godzina. Ciemne włosy wciąż miał wilgotne. Przeczesał je niedbale palcami i dopiero wtedy, zupełnie przypadkiem, spostrzegł ją. Siedziała samotnie, w najbardziej zacienionym kącie. Nie jadła ani nie piła, sporadycznie sięgając do kieszeni po komórkę. Wyglądało to tak, jakby na kogoś czekała. Wpatrywała się w rozświetlony ekran kilka sekund, a potem chowała telefon z powrotem. Uporczywie powtarzała tę czynność parę razy na minutę. Nie to jednak przyciągało jego uwagę. Im bardziej się w nią wpatrywał, tym szybciej biło mu serce, a krew uderzała do głowy. Przecież rozpoznałby ją wszędzie. Dumną postawę i burzę ognistych loków. Momentalnie zaschło mu w gardle. Dziewczyna uniosła głowę. To była ona. Maria. Dźwięk tego imienia tylko w myśli był jak huk wystrzału. Kasper poderwał się, z trudem zachowując ciszę. Co ona to robiła?
Na kogo czekała? Po tych wszystkich latach całkowicie stracił grunt pod nogami. Oddech przyspieszył, żołądek się ścisnął, a on stanął tuż przed nią. Wstrząśnięty wpatrywał się w dziewczynę, kręcąc powoli głową. Wtedy wreszcie raczyła na niego spojrzeć. Doskonale pamiętał jasną zieleń jej oczu. Od zawsze przypominała mu nieoswojonego kota. Wzrok miała tak bystry i wnikliwy, jakby przenikała duszę. Teraz też tak było. Spoglądała na niego uważnie, marszcząc łagodnie zarysowane brwi w zamyśleniu. Masz dziś pochmurne oczy. Zdębiał. Śpiewny głos ze wspomnień okazał się prawdziwy. Przez dłuższą chwilę nie mógł wykrztusić ani słowa. Nie wiedział, co tak właściwie czuł. Swoistą mieszankę radości, zdziwienia i przerażenia, odrobinę strachu i rozkoszy. Odsunął krzesło. Co ty tutaj robisz? Zapytał rozemocjonowany, siadając obok niej. Jednego dnia rozpływasz się w powietrzu, a potem pojawiasz się w gospodzie pod naszą rodzinną wsią i siedzisz w niej sama, jakby nigdy nic. I tak byś nie zrozumiał, odparła z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Nie zrozumiem, jeśli nie otrzymam wyjaśnienia. A jeśli ja nie chcę niczego wyjaśniać? Wymownie uniosła brew, błyskając na niego kocimi tęczówkami. Jej wydatne usta rozciągnęły się w pełnym zadowolenia uśmiechu. Zaskoczyła go. Znowu milczał, wzdychając ciężko, raz po raz. Miał wrażenie, że Maria w coś gra, a on mimowolnie stał się pionkiem w tej rozgrywce. Nie mógł się jednak zmusić, by wypytywać dalej. Prawdopodobnie było to bez sensu. Wreszcie zdobył się na odwzajemnienie spojrzenia dziewczyny. Serce znów zabiło szybciej, a kotłujące się w głowie pytania stopniowo zaczęły blaknąć. Utonął znowu w zieleni, przenosząc się myślami na kwiecistą łąkę. Pamiętał tamten dzień. Był czerwiec. Uciekli z ostatnich lekcji, by wylegiwać się w wysokiej trawie. Zewsząd otulał ich las. Słyszeli śpiew ptaków. Nie było nikogo ani niczego, tylko oni w objęciach przyrody. Niewiele wtedy rozmawiali. Nie musieli. Po prostu patrzyli razem w błękitne, zupełnie bezchmurne niebo. On nawijał jej rude loki na palce. Zawsze zafascynowany, urzeczony ich miedzianym połyskiem. Ona z kolei kładła mu głowę na kolanach w wyrazie czułości i zaufania. Zdawało się, że te wspólne chwile będą wieczne. Rzeczywistość jednak brutalnie zburzyła ich harmonię. Ogniste pasma Marii stały się pełnym tęsknoty snem. Wciąż nie odrywał od niej wzroku. Pozwolił, by chwyciła go za rękę. Dłoń miała szczupłą i drobną, a skórę miękką jak jedwab. Zadrżał nieznacznie. Było identycznie jak przed laty. Odruchowo przeplótł z nią palce, co wywołało niemałe zdziwienie, ale i błysk szczęścia w oczach. Pełne usta Marii rozciągnęły się w radosnym uśmiechu. Wpatrywał się w nie urzeczony, w te miękkie, malinowe wargi, które w snach przypominały mu smak świeżo zerwanych owoców. Nie zdawał sobie sprawy, kiedy ją pocałował. Łóżko na poddaszu było wąskie. Kacper trzymał Marię w ramionach, wodząc nosem po jej białej szyi. Nozdrza wypełniał mu intensywny zapach gruszki i cedru. Silny i stanowczy, ale pełny odurzającej, rozkosznej słodyczy. Tak, miał ją. Po tylu latach nareszcie należała do niego. Ogniste włosy rozlały się na poduszce, a on, ilekroć na nią spojrzał, dostrzegał wyłącznie jasną zieleń jej oczu. Nie wiedział, co się dzieje. Koiła go, jednocześnie wzniecając w nim płomień. Uspokajała i doprowadzała do szału. Dawała rozkosz i cierpienie. Chciał ją zapamiętać na zawsze. Palcami wodził po mlecznej skórze, napawając się jej jedwabistą miękkością. Jego serce wypełniała tęsknota. W umyśle za to wybrzmiewało tylko jej imię. Maria. 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 Długo to trwało. Bardzo długo. Teraz leżeli spleceni ciałami w bezgranicznej ciszy. Maria nie odezwała się słowem, wciskając twarz w gwałtownie unoszącą się pierś Kaspra. Cedr i gruszka doprowadzały go do obłędu. Z pasją obcałowywał jej delikatne ciało, gdzie tylko dosięgnął, na palce nawijając rude pasma.
zupełnie jak kiedyś. Kochał jej włosy. Bujne fale w kolorze żywego ognia. Z nieposkromionym pragnieniem zanurzył w nich usta. Wtedy ta szczególna woń przywołała mu w umyśle fantazje, o których nigdy wcześniej nie odważył się śnić. W pokoju panowała nieprzenikniona ciemność. Kasper wbijał wzrok w sufit, którego i tak nie odróżniał teraz od ścian. Wyjmował w pasie rudowłosą dziewczynę. Czuł ciepło i rozluźnionego ciała oraz zapach perfum. Zupełnie tak, jakby wcale nie ulatniały się ze skóry. Przewarły do niej na zawsze, wszystko po to, by nie mógł o niej zapomnieć. Teraz już nawet nie chciał. Podjął decyzję. Rano powie Marii, żeby z nim została. Bez względu na wszystko. Razem przepracują problemy z przeszłości i wszystko naprawią. Tak, tego właśnie najbardziej w życiu pragnął. Ukochanej przy boku. Zasnął. Zbudziły go promienie słońca padające w okno. Burzowe chmury rozeszły się, ustępując miejsca kojącemu błękitowi nieba. Zamrugał kilkukrotnie. Sięgnął dłonią po pasmo miedzianych włosów i nie wyczuł go. Dziewczyny już nie było. Zerwał się z łóżka, rozglądając w panice. Zwyczajny pokoik na poddaszu. Proste, drewniane meble. Na stoliku nietknięta szklanka, ani śladu czyjejś obecności. Nie zostawiła nawet krótkiego liściku. Rozpłynęła się w powietrzu tak, jak 5 lat temu. Zaklął, sięgając po rozrzucone ubrania. Wybiegł. W gospodzie panował spokój. Część gości jadła śniadanie. Poczuł jajka i jakieś intensywne przyprawy. Może zioła. Nie wiedział. Nie zaprzątał sobie tym teraz głowy. Rozglądał się nerwowo. Łudził się jeszcze, że Maria zeszła zjeść, że zaraz ujrzy burzę płomiennych loków nad talerzem jajecznicy i kubkiem herbaty. Niestety, nadzieja zniknęła równie szybko, jak się pojawiła. Nie dojrzał rudych włosów ani błysku kocich oczu. Załkał niemo, przecierając zaraz twarz dłonią. Mario! Wykrzyknął imię, które najpierw wywoływało rozkosz, a potem koszmar na jawie. Gdzie jesteś? Z bezradną miną podszedł do barmana za ladą. Niewysoki mężczyzna o siwiejących włosach ze spokojem wycierał szklanki i kufle. Kasper nie kojarzył wcale, czy to u niego zamówił grzańca, czy obsługiwał go ktoś inny. Niczego już nie pamiętał. Tylko płomienne włosy i zielone oczy. Tylko jej uśmiech. Tylko zapach cedru i gruszek. Przepraszam, czy wychodziła stąd niewysoka kobieta o intensywnie rudych, długich włosach? Niestety, nikogo takiego nie widziałem. Jakaś pana znajoma? Moja przyjaciółka, Maria. Przykro mi. Nie mignęły mi nigdzie rude włosy, a jestem na zmianie od otwarcia. Może coś się stało i wyjechała jeszcze wieczorem? Tak, z pewnością musiało się właśnie tak stać. Dziękuję za informację. Napije się pan kawy albo herbaty? Nie, już wychodzę. Kasper odwrócił się od lady, raz jeszcze spoglądając na gości. Nie dojrzał nikogo znajomego, więc ruszył do wyjścia. Wyszedł. Słońce zawisło na bezchmurnym niebie, skrząc się złocistym blaskiem. Lekki wiatr smagnął go po twarzy. Poranek był ciepły, niemal letni. Szybko zdjął skórzaną kurtkę, przewieszając ją sobie przez ramię. Przystanął na rozstaju. Wąskie drogi krzyżowały się przed wejściem do gospody. W ziemi tkwił znak z charakterystycznymi zielonymi tabliczkami. Do domu 10 kilometrów. Do najbliższego miasta prawie 30. Westchnął. Ostatni raz spojrzał na popękaną farbę oraz przewrócone donice ze zniszczonymi kwiatami. Ostatni raz poczuł woń gruszki i cedru. Przed nim rozciągało się wymalowane złotem pole i... Co to było? Czy to blask płomiennych włosów mignął mu gdzieś w zbożu? Czy to ostre promienie słońca rażące oczy? Czy w pobliżu kwitną grusze? Skąd ten zapach? Czy cokolwiek było prawdziwe?